Cześć, witajcie z tej strony Lipton i czas na moje najlepsze podzespoły roku 2016. Od razu przepraszam Maćka za rozbudowę jego formuły do 7 kategorii. Pojawią się najlepsze karty graficzne z dwóch obozów, czyli AMD i Nvidia. Będzie także zmianka o płycie głównej SSD. Największym zaskoczeniu 2016 roku i wreszcie największej porażce tego roku. Także zaczynamy, moi kochani, od procesora. Z wyborem najlepszego procesora w roku 2016 nie miałem zbyt dużego problemu. No bo jeśli tak spojrzeć na te modele, które wyszły w tym roku, to ich liczba jest bardzo mocno ograniczona. Na podstawkę LGA 2017 Mysik V3 Broadwell E z czołowym i7-6950X, no i także kilka sztuk odświeżonych procesorów na podstawkę FM2+, w tym z Athlonem X4845, którego testowałem dla Was w jednym z komputerów. I muszę przyznać, że postawiłem właśnie na tego Athlona. Uważam, że jest to procesor dla graczy, którzy nie mają zbyt zasobnego portfela i chcą zarówno pograć w te starsze, jak i nowsze gry, a na to pozwala Athlon, który nie wymaga zajęcia, tak jak to ma miejsce przy Pentiumach, które niestety mogą ograniczać gracza, szczególnie jeśli mowa o wykorzystaniu w grach więcej niż dwóch rdzeni i dwóch wątków. Wtedy do gry może wejść Athlon, który bez specjalnych zabiegów oferuje Wam przystępny poziom osiągów. No mowa o przystępnym poziomie osiągów w cenie do 300 zł. I to jest mój procesor roku 2016. Uważam, że to całkiem ciekawy wybór, na pewno lepszy niż procesor dla graczy na podstawce LGA 2017. Myślę tutaj o i7-6950X, chyba byłaby przesada, gdybym go w tym zestawieniu umieścił. Teraz czas na karty graficzne. Wybrałem dwa modele, jeden z obozu AMD i drugi z Nvidia, bo uważałem, że nie można tak jednostronnie podsumować roku 2016 w kartach graficznych. No i czas na pierwszy obóz AMD. RX470. Jest to karta graficzna, która zastąpiła na rynku R9380 w cenie 900-1000 zł. Całkiem ciekawy, sensowny model z 4 GB pamięci GDDR5, który charakteryzuje się dość przystępnym poborem mocy i co najważniejsze atrakcyjną wydajnością na tle swojego głównego rywala, czyli GeForce GTX 1060 wyposażonego w 3 GB pamięci GDDR5. Kupujecie kartę graficzną, która w tym momencie oferuje Wam niezły poziom osiągów w rozdzielczości Full HD, na detalach co najmniej wysokich i myślę, że na przestrzeni kilku najbliższych lat jej wydajność nadal pozostanie na wysokim poziomie, ale oczywiście to pokaże przyszłość. I uważam, że ten model AMD najlepiej wpisał się w obecną hierarchię rynkową. No i co? Niech tak dalej trzyma, bo widać po słupkach sprzedaży, że całkiem nieźle mu to wychodzi. A jak to wygląda w drugim obozie? Moim zdaniem najlepszą kartą graficzną roku 2016 po stronie Nvidia był GeForce GTX 1070. Świetna karta graficzna, kosztująca około 2000 zł, zastępująca dotychczas flagowy model Nvidia w tym segmencie cenowym, czyli GeForce GTX 980 Ti. A 1070 to karta o bardzo podobnej wydajności, ale oferująca lepsze parametry energetyczne. No i co ciekawe, niższą cenę zakupu. Jeśli porównamy sobie cenę wyjściową 1070 do ceny GTX-a 980 Ti. Jak najbardziej mogę ją polecić. Jeżeli szukacie odpowiedniego dla siebie modelu, to zobaczcie wielki test 1070. Na pewno będziecie po tym teście wiedzieli, jaki model wybrać do swojego komputera. Największy problem miałem z wyborem płyty głównej. Naprawdę długo szukałem odpowiedniego modelu, ale w końcu zdecydowałem się na płytę wprowadzoną na początku 2016 roku. To Gigabyte Z170 Gaming K3. Mobas, który w cenie 500-400 zł oferuje to wszystko, czego oczekujemy od chipsetu Z170 i od płyty głównej na takim układzie. Bogata oferta złącz i portów. Niezła sekcja zasilania. Mamy także dwa porty PCI Express, kodek dźwiękowy LC1150, złącze M2. No, tak naprawdę niczego tej płycie głównej nie brakuje. Należy także jej oddać kilka złączy dla wentylatorów, czy też ofertę kilku złącz. I w tej kwocie jest to naprawdę atrakcyjna płyta główna, na której możecie podkręcać procesory, na której
możecie wykonywać dowolne operacje, nawet umieszczać najwydajniejsze nośniki SSD. Jak najbardziej plusik leci na tę płytę główną w tym podsumowaniu. A teraz czas na ostatnią kategorię, w której przyznamy nagrodę dla danego producenta. Tak jak to miało miejsce przy płycie głównej. Najlepszy nośnik, czy też najlepszy SSD. Adata SU800 o pojemności 256 GB. Po pierwsze, nieźle wyceniony, a po drugie oferujący świetne osiągi, jak na kości 3D NAND TLC i kontroler Silicon Motion. Trzeba pochwalić producenta za stworzenie takiego SSD. Zresztą widać to znowu po statystykach sprzedażowych, że ten nośnik kręci świetne wyniki. No i cóż, nie dziwię się. Naprawdę ma czym on się pochwalić, nawet biorąc pod uwagę tę technologię 3D NAND TLC, z którą należy się już zaprzyjaźnić, ponieważ takich rozwiązań będziemy mieć coraz więcej na rynku, ale uwierzcie, że jest taka potrzeba. Myślę, że w dłuższej perspektywie czasu przyniesie to więcej korzyści niż strat. Głównie mówię tutaj o spadku cen SSD. Będziemy otrzymywać coraz większe pojemności w coraz niższej kwocie zakupu i oby tak to wyglądało. Kończymy dwoma kategoriami. Największy pozytyw roku 2016, największe zaskoczenie, a także największe rozczarowanie. Wiecie, co było tym największym zaskoczeniem? Moim zdaniem firma Palit. I to, jakie produkcje przygotowała na rok 2016 w postaci GTX-ów 1070 i 1060. To naprawdę karty graficzne, które pod względem budowy niereferencyjnej mogą się każdemu spodobać. Świetne układy chłodzeń, dual biosy, rozbudowane systemy chłodzenia, a poza tym także świetne spróbowanie się i całkiem niezłe płytki drukowane. Jak najbardziej plusik oddaję Palitowi i oby tak dalej, oby wyszli z cienia tego budżetowego producenta na firmę, która jest w stanie rywalizować z tymi największymi. To się udało przy 1070, co oddają wyniki sprzedażowe i oby tak dalej. A największe rozczarowanie? Niestety GeForce GTX 1060 w edycji 3 GB. I chyba dla wielu jest to dosyć mocne rozczarowanie, bo Nvidia, wprowadzając ten model, do tej pory nie wiem, co chciała osiągnąć. No, na przestrzeni tych kilku lat zobaczycie, że 1060 w wersji 3 GB po prostu będzie traciła na tle chociażby RX 470 w edycji 4 GB. I nie da się tego, i nie da się od tego uciec. Przynajmniej obozowi zielonych. Także to jest moim zdaniem największe rozczarowanie. Powinna w tym segmencie pojawić się karta niekoniecznie nazwana 1060, niekoniecznie z 3 GB pojemnością pamięci GDDR5. Po prostu powinien to być inny model, czy to 1050 Ti z lepszymi parametrami, czy to jeszcze inaczej nazwany model 1060. Cóż, to już jest kwestia nazewnictwa, ale także parametrów, myślę, bo czegoś w tej karcie na pewno brakuje w tej kwocie. Moi kochani, kończymy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale Morele TV. Pa, pa, mówił Lipton.